Cześć, dzisiaj filmik o moich ulubionych kosmetykach na miesiąc luty, czyli rzeczy, które kupiłam w tym miesiącu. Do czego powróciłam niedawno, to jest krem brązujący do twarzy Dove Summer Glow. Ja mam do karnacji ciemnej i do tego jeszcze do ciała używam z L'Oreal Nutri Bronze. Czuć już wiosnę w powietrzu, dlatego nie chciałabym być już taka blada i zaczęłam sobie używać tych dwóch produktów. Ale tego jeszcze mam trochę, a ten już właściwie kończę, więc jeżeli macie, napiszcie czego, jakie lubicie balsamy brązujące albo samoopalacze, co polecacie, bo chętnie skorzystam. Następna rzecz, kupiłam szampon Herbal Essences. I to jest z ekstraktem z orchidei kokosa i to jest nawilżenie po brzegi. I słuchajcie, rzeczywiście jest bardzo nawilżający ten szampon. Pięknie pachnie. Ma taką konsystencję, nie wiem czy to widzicie, to nie jest taki typowy lejący się szampon, tylko to trochę wygląda jak odżywka. On jest bardzo gęsty, bardzo fajnie się pieni, fajnie myje. I właśnie dla osób, które mają na przykład problem z taką przesuszoną skórą głowy, że aż was swędzi głowa od tego, że czujecie, że jest przesuszona czasami po takich bardzo intensywnych, agresywnych szamponach, jest takie uczucie właśnie podrażnienia, to ten szampon jest super, bardzo wam go polecam i pięknie pachnie, naprawdę. Następna rzecz, którą odkryłam, słuchajcie, zrobił się, miałam siniaka i kupiłam sobie kiedyś taki żel arnikowy na sińce potłuczenia obrzmienia i to jest Flossleg. I posmarowałam sobie ten siniak i on mi bardzo szybko znikł, a że mam też problemy z cieniami pod oczami, to zaczęłam czytać, czy to można używać również pod oczy. I tak, jest to napisane, że to jest delikatny, dobrze wchłaniający się żel, bla bla bla, zapobiega sińcom, podpuchnięciom i workom, działa łagodząco, przyspiesza gojenie mikrourozów, wspomaga krążenie. I zaczęłam go, słuchajcie, używać pod oczy, nie podrażnia mnie, nie mam żadnego uczulenia, nakładam naprawdę grubą warstwę i tu dosyć blisko, bo w tym miejscu mam takie największe sińce. I naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o działanie, to jest lepszy niż ten roll-on z Garniera, wiecie, ten taki kulkowy. I to kosztuje chyba w aptece niecałe 10 zł, a tamten roll-on, nie wiem, prawie dwie dychy, no może w mniej takim fancy, że tak powiem, opakowaniu, ale generalnie naprawdę fajna rzecz. Możecie sobie jeszcze go na przykład włożyć do lodówki i schłodzić, nakładać taki zimny, żeby dodatkowo szybciej zlikwidować opuchnięcia. Także polecam, bardzo fajna rzecz. Następna rzecz, którą, słuchajcie, kiedyś miałam dawno temu jeszcze w liceum coś takiego, to jest Wella Flex dwudniowa objętość. Nie wiem, czy to było to samo, ale miał podobną butelkę i też działało generalnie na produkt do stylizacji nadający objętość. To jest produkt, którym się spryskuje mokre włosy, suszy się, trzeba go, musi być poddany jak gdyby wysokiej temperaturze, czyli trzeba te włosy wysuszyć i on nadaje objętości, a jednocześnie utrwala kształt na danej fryzurze. Ja mam takie, mam dużo włosów, ale one są bardzo cienkie i delikatne i właściwie jak umyję włosy i nic z nimi nie zrobię, to mam, wiecie, takie po prostu mi się kleją do głowy i ten, i tak mało mam tych włosów, takie są przyklapnięte. I nawet jak je układam na szczotkę i spryskam lakierem, to nie jest ten sam efekt. To jest super. Naprawdę, kosztowało to 20 zł. Spryskuję sobie, układam, no i wiadomo, że jak ułożę, to od razu mam te włosy. Takich mam dużo, więc fajnie na jakieś wyjście. Ale jak kładę się spać, następnego dnia wstaję rano, to nadal widzę ten efekt. Wiadomo, że to nie jest to samo, ale nadal te włosy są podniesione, są ładnie ułożone, że jak je podkręciłam w tą stronę, to są w tą stronę, a nie na odwrót. Dlatego bardzo fajny produkt i on pachnie tak, takim, nie wiem, z butelki nie, ale jak pryskam na włosy jakoś tak czekoladowo, waniliowo, budyniowo, także Oleska, ty mówiłaś, że lubisz takie produkty, to jeżeli chodzi o zapach, to coś dla ciebie. Także to bardzo fajna rzecz. Następna rzecz to dwa błyszczyki, które kupiłam w promocji w Avonie za 9,90 każdy i to jest Glazewear Sparkle Avon w kolorze Sugar Cane, pewnie nic nie będzie widać,
i candy cotton. Ten candy cotton mam na ustach. Bardzo fajne błyszczyki. Następnie lakier, który mam na paznokciach, taki... On wygląda jak ten cień Satin Taupe z Maca. A to jest oczywiście standardowo Golden Rose numer 266. O, tak on wygląda. A na paznokciach wygląda tak. Bardzo ładny kolor. Co prawda taki mało wiosenny, ale no umówmy się, jeszcze tam śnieg dopiero topnieje od 2 dni, więc nie przesadzajmy z tą wiosną. Także mogę go jeszcze ponosić. A zresztą podobały mi się te wszystkie takie, wiecie, brudne kolory z OPI, takie jak na przykład Vintage Sister miała tak jakiś fajny, też taki brązowo-szary, jakiś brudny. No i próbowałam coś takiego znaleźć i znalazłam właśnie ten brąz. Bardzo mi się podoba. Następna rzecz, o której się nie będę rozpowiadać, Revlon Color Stay. Różne opinie, ja go bardzo lubię. Następna rzecz, którą poleciła mi, znaczy poleciła, którą zobaczyłam w film, widziałam już wcześniej chyba u Vintage Sister i no nie wiem, i u kogoś jeszcze widziałam, ale dopiero po filmiku Ciasteczka 25, jak ona nakładała te cienie i zobaczyłam ten efekt, po prostu uwielbiam takie cienie, to daje taki efekt mokrego oka, jakby nie wiem, zmieszać cień z błyszczykiem i to jest właśnie Duraline z Inglota. Ciężkie w aplikacji, bo jak je włożyłam do pomazałam tym cieniem moje z Inglota, to troszkę się zepsuło, także nie polecam. Ale generalnie przy umiejętnej aplikacji, tam przy zabawie, efekt super, bardzo fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba, taki raczej na wieczór, bo i więcej z tym zabawy i tak dalej, ale fajny efekt można z tym uzyskać naprawdę. No i ostatnie dwie rzeczy to są kępki rzęs z Inglota. Tutaj bałagan część powypadało. Kępki rzęs Inglota i klej Duo. Jeżeli nie umiecie przykleić sztucznych rzęs, tudzież kępek, tak jak ja kiedyś nie umiałam, to prawdopodobnie nie chodzi o to, że nie umiecie ich kleić, tylko macie zły klej. Więc polecam klej Duo, który jest od niedawna dostępny w Inglocie. I tam kosztuje 23 zł. W Kriolanie on kosztował 80 ta pojemność. Tak, więc kupcie sobie ten klej. Bo to jest najlepszy klej na świecie, po prostu też on jest sprzedawany w Macu, w każdej firmie, po prostu, która ma rzęsy, to sprzedawany jest ten klej, bo jest najlepszy na świecie, śmierdzi rybą, ohydnie, ale tylko chwilę i generalnie, jeżeli właśnie chcecie się w coś bawić, to ten klej, bo ja kupiłam kiedyś rzęsy z Sephory i nie mogłam ich przykleić, myślałam, że nie umiem, okazało się, że klej z Sephory jest kiepski i generalnie, a z tym super, 23 zł, także polecam. No kochani, to były moje ulubione produkty na miesiąc luty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje. Jesteście super. I jeszcze chciałam na koniec wstawić tutaj, właśnie nie wiem, czy wstawię to zdjęcie, czy dam Wam linka. Dostałam cudowny prezent od jednej z użytkowniczek jakiś już czas temu i zapytałam, czy mogę go Wam pokazać i nie wiem, czy wstawię tutaj linka, czy wstawię go w ten filmik, ale po prostu słuchajcie, jak to zobaczyłam, no to tak mi było miło, po prostu kochana, jesteś cudowna, super takie rzeczy dostawać, po prostu od razu mam lepszy dzień i buzia mi się śmieje i w ogóle naprawdę dostaję od Was tyle miłości, radości, ciepłych, dobrych słów, że naprawdę jak mam ciężki dzień i coś mi się nie udało i w ogóle i siadam przed komputerem i czytam wiadomości od Was, to po prostu aż mi się buzia śmieje, jesteście kochani, naprawdę. No dobra, już koniec gadania, dlatego jeszcze raz dziękuję Wam za wszystko i trzymajcie się ciepło, pa, pa.